jesteśmy dużą firmą, dla której społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo istotnym elementem. Wiąże się to też z tym, że prowadzimy działalność w wielu jurysdykcjach. Prowadzimy wydobycie w Norwegii, w Pakistanie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, działamy także w Libii oraz od niedawna będziemy działać na Ukrainie w szerszym zakresie. Jest to element związany z naszą działalnością biznesową, ale też działalnością społeczną, ponieważ w wielu tych jurysdykcjach wśród naszych pracowników są zarówno pracownicy delegowani z Polski, ale są też pracownicy będący Polonią zamieszkującą te kraje od wielu, wielu lat. Dlatego też uważamy, iż połączenie biznesu poprzez wsparcie społeczne, poprzez wspieranie Polonii w jurysdykcjach, w których działamy, ma bardzo duże znaczenie. Promuje markę naszą na tych obszarach, w których działamy, a jednocześnie jest pewnym zobowiązaniem. W naszej firmie występuje słowo Polska, tak? Jesteśmy polskim górnictwem naftowym i gazownictwem. Bardzo zobowiązuje, ale jest świetną promocją Polski na tych rynkach, na których jesteśmy obecni. Dzięki naszej fundacji bardzo zasłużony polski klub piłkarski Pogoń Lwów otrzymał wsparcie, także jesteśmy dumni z tego, że pięciokrotnego mistrza Polski z lat 1921-26 możemy wspierać. Jest to bardzo dla nas ważne, aby ta młodzież, która tam we Lwowie jest, czuła związek z Polską, z polskością, ale jednocześnie też, żeby miała w przyszłości możliwość aplikowania do polskiej firmy, która tam będzie działała.